A samozřejmě jednak je to velké potěšení pracovat s Andrejem Vajdou, tak je to i také taková lekce pokory. Wydaje mi się, że jest coś takiego, że każdy aktor pracujący z Andrzejem Wajdą najpierw musi się nauczyć trochę Andrzeja Wajdy. Tak mám takový dojem, že každý herec, který spolupracuje s Andrejem Vajdou, se vlastně musí to naučit s ním spolupracovat. Ponieważ Andrzej Wajda má dosyć specyficzny jakby styl pracy, szczególnie specyficzne relacje z aktorami. Protože Andrej Vajda má takový specifický styl práce a zvláště se to týká spolupráce s herci. Vajda powiedział kiedyś, že 80% sukcesu filmu to jest dobrá obsada. Takže Andrej Vajda kdysi řekl, že velké procento z úspěchu filmu to je herecké obsazení. 80%, děkuji. Mogę się mylić, może powiedział 70, a może 90. Možná, že se mýlím, možná řekl 70 a možná řekl 90. Jest bardzo słynna taka anegdota, która właściwie już jest znana w Polsce bardzo dobrze. Kiedy pan Andrzej przychodzi na plan, siada w fotelu i mówi, no zagrajcie mi to pięknie. Je taková slavná příhoda, která už je v Polsku všeobecně známá, kdy Andrej Vajda přijde na natáčení, posadí se tam do křesla a řekne, no tak mi to hezky zahrajte. Kiedy podczas jednego z pierwszych dni zdjęciowych podszedłem do pana Andrzeja, żeby o coś zapytać, o jakiś drobiazg. A když jsem během prvních natáčecích dnech jsem přišel k panu Andrejovi, abych se ho zeptal na nějakou drobnost. Pan Andrzej powiedział, no panie Robercie, nie po to pana tu wynająłem, żeby pan mi zadawał pytania. A pan Andrzej mi odpowiedział, ale panie Roberte, wy tady nejste proto, abyste mi zadával otázky. Proto jsem si vás nenajal. To pan ma wiedzieć, a nie ja. To máte vědět vy, a ne já. To mówiąc trochę żartobliwie, natomiast oczywiście jest fantastycznym człowiekiem, fantastycznym reżyserem i dużo się rozmawia z nim o roli i o filmie i wtedy, kiedy trzeba, daje bardzo precyzyjne i bardzo wartościowe uwagi. Także to było jenom tak jakoby w żartu, ale jednak samozřejmě, że jest to fantastyczny człowiek, fantastyczny reżyser, który samozřejmě dává i přesné pokyny, jak hrát. Pan Pieprzyca? Ja tylko króciutko, bo tak się składa, no ja może nie tak jak Robert, nie poznałem tutaj pana Andrzeja bezpośrednio w pracy, ale kiedy byłem w szkole filmowej... Ja řeknu jenom velice krátce, protože jsem neměl tu příležitost jako Robert poznat Andrzeja Vajdu při práci, ale pouze ve filmové škole. To pan Andrzej miał z nami wykłady, miał takie gościnne wykłady. Właśnie w szkole filmowej. Kde ve filmové škole, kde měl Andrej Vajda takové jako přednášky jako hostující profesor. I muszę powiedzieć, że no tutaj nie tylko ja, ale wszyscy moi koledzy byliśmy pod wrażeniem niezwykłej precyzji, z jaką on potrafi jakby zanalizować nasze scenariusze czy jakieś nasze etiudy. A na nás studenty udělalo obrovský dojem, s jakou precizností on je schopný analyzovat naše scénáře nebo naše školní filmy. Dával bardzo, bardzo cenné úvahy. A dával k ním velice cenné připomínky. Tak usiłowałem sobie przypomnieć, to już no, dawno temu było, jakąś może anegdotę z tego okresu. Jakoś naprawdę nic mi nie przychodzi. Pamiętam, że kiedyś powiedział coś takiego, jest takie określenie master shot. No, myślę, że ludzie filmu wiedzą, o co chodzi. Jest takie podstawowe ujęcie, kiedy kręci się całą scenę jakby w jednym ujęciu. Já jsem si zkoušel vybavit nějakou příhodu z tohoto období, nebylo to pro mě lehké, ale přesto bych jednu řekl, že je takový pojem z filmařiny, říká se tomu master shot a znamená to vlastně, že se točí dlouhý táhlý záběr. Když pan Andrej pověděl což takového, že víte, co to je master shot, nás zapytal. A Andrej Vajda se nás zeptal, víte, co je to master shot? Powiedział, że przychodzi master, tak jak ja, i robi shot. Przychodzi master a dělá shot, tak jak ja. Taka była jego definicja. Także to była jego definicja. To tyle, dziękuję. A to je vše, děkuji. Prosím vaše otázky, pani Spáčilová a hned potom pani Míšková. Tady je mikrofon. Dobrý den, Spáčilová. Já bych chtěla poděkovat
poděkovat za prvé za zážitek z filmu a pak se omluvit, že tu otázku asi uslyšel mnohokrát, pane Cvěvič, ale nelze se nezeptat. A sice jestli Rubel se setkal s panem Valencou před filmem a poté, co byla premiéra, a jestli se ta setkání nějak vyšlo, co si vysvětlo před. Já chtěl po pierwsze podziękować za przeżycie z filmu i po drugie przeprosić za pytanie, które będzie takie powiedzmy zwykłe. Czy pan się spotkał z panem Walencą przed filmem i co jakby zabrzmiało? Halo. Okej. Proszę się nie przejmować, dlatego że właściwie ja już słyszałem większość pytań dotyczących tego filmu i Wałęsy, także bardzo trudno jest wymyślić jakieś oryginalne pytanie, więc proszę się nie przejmować. Wobec się z tym nie dzielajte głową, ja już jestem takowych to otázek dostał hodnie, a není to żadny problem. Zawsze staram się inaczej odpowiadać. A wszystkie se snażim na każdą taką tą odbytą otázkę odpowiedzieć inak. Nie spotkałem się z Lechem Wałęsą przed filmem i w trakcie realizacji filmu. Nesetkal jsem se s Lechem Valencou v době příprav filmu a v průběhu jeho realizace. Nechtěla jsem se s ním spotkat. Znáš, mohl bych se s ním spotkat privátně, že se porozmávět. Já jsem se s ním vlastně nechtěl setkat. Samozřejmě mohl bych se s ním setkat soukromně. Ale z dvou důvodů se s ním nespotkám. Po prvé, že Valenca vůbec nechtěl mít nic společného s připravováním filmu. V žádný způsob nechtěl ingerovat. Czy to w scenariusz, czy to w sposób, w jaki chcemy go pokazać? Ale ma to teda dwa důvody. Jeden z nich je ten, že Valenca nechtěl vůbec jakoby zasahovat do toho, do přípravy toho filmu, nechtěl na to mít žádný vliv a mít s tím jako nic společného. No a po drugie, ja nie potrzebowałem takiego kontaktu, dlatego że Lech Wałęsa dzisiaj jest zupełnie inną osobą niż tą osobą, o której my opowiadamy w filmie. A za druhé, já jsem takovýto kontakt nepotřeboval, protože dneska Lech Wałęsa je úplně jiná osoba, než jakou já jsem stvárňoval v tom filmu. Co więcej, oczywiście dzisiejsza perspektywa jest zupełnie inną perspektywą niż perspektywa z roku 80. czy 89. A samozřejmě i dnešní perspektiva, dnešní hlediska je to zcela jiné, než jak to bylo v roce, jak jsme na to nahlíželi v roce 1980 nebo 1989. A my jsme opovědali vlastně historie, která se děje v tamtém čase. A my jsme vlastně vyprávěli příběh, který se odehrává v tamté době. Protože vědomo, že Lech Wałęsa v 80. roku nemohl vědět, že za rok będzie stan wojenny w Polsce, prawda? Już w ogóle nie mógł wiedzieć, że za 9 lat, czy tam 10 lat zostanie prezydentem. Przecież samozřejmě w roce 1980 Lech Wałęsa nie mohl wiedzieć, że za rok bude výjimečný stav vyhlášen w Polsku a już vůbec nie mohl wiedzieć, że w roce 89 właśnie se stane prezydentem. W związku z tym dla mnie również było oczywiste, że ja muszę zupełnie jakby pozbyć się dzisiejszej perspektywy w ocenie i w postrzeganiu Lecha Wałęsy. A pro mě tedy bylo naprosto samozřejmé, že se musím jako oprostit od tehdejší perspektivy, od tehdejšího hodnocení a pojmout to prostě jako musím se oprostit od dnešního hodnocení Lecha Wałęsy a vzít to vlastně tu postavu pojednat jako z hlediska tamté doby. Je také povězeně v Polsce, že pamięć ludzka jest w stanie z miski wody zrobić ocean. Że jest takowe rzeczenie, że ludzka pamięć jest schopna właśnie z miski wody udziałać ocean. I być może już kończąc, miałem chyba słuszną intuicję, dlatego że Lech Wałęsa, kiedy pierwszy raz zobaczył film, powiedział, że to w ogóle nieprawda. A miałem asi dobrą intuicję, protože Lech Wałęsa, kiedy ten film widział, tak říkal, że to w ogóle nie jest prawda. Szczególnie mu się nie podobał wywiad z Rianą Falaci w moim wykonaniu. A vůbec se mu nelíbil ten rozhovor s Rianą Falaci v mém podání. Powiedział, że on taki nie był, on nie był takim zrozumialcem, nie był takim bufonem. A prostě říkal, že vůbec nebyl takhle nafoukaný, jak já jsem ho stvárnil. Natomiast jego syn, który też widział ten film w tym samym momencie, co on. A zatímco na druhou stranu tedy jeho syn, který viděl film s ním, společně s ním. Powiedział coś zupełnie odwrotnego. A řekl úplný opak. A na szczęście Lech Wałęsa zmienił później zdanie i troszeczkę, że tak powiem,
zmiękczył swoje stanowisko. A na szczęście později Lech Wałęsa ten swój názor zmienił a troszkę go jako zmiernił a zmiękczył. No to ja myślę, że to jest, rozumiem, ja rozumiem, ja myślę, że to jest, z jednej strony jest bardzo proste, po prostu nie można grać człowieka, który jest symbolem. Na jedną stronę jest to velice, velice jednoduché, po prostu nie jest możliwe grać człowieka, który jest symbolem. Tylko trzeba spróbować zagrać człowieka. Proste zapotrzebi się snażyć zagrać człowieka. Kiedyś, pamiętam, słynny polski aktor nieżyjący już, Zbigniew Zapasiewicz, powiedział bardzo ciekawą rzecz, bardzo mądrą. Wspominam si, že vynikající polský herec Zbigniew Zapasiewicz, už nežijící, řekl takovou skvělou věc. Jak go zapytano, jak zagrać inteligenta? Když se ho zeptali, jak zahrát inteligenta. On powiedział, że nie można zagrać inteligenta, nie można zagrać szewca, nie można zagrać prokuratora, nie można zagrać piekarza. On řekl, že není možné prostě zahrát inteligenta, že není možné zahrát šéfce nebo prokurátora. Hraje se člověka, který je šéfcem. Ale hraje se člověk, který je šéfcem. Hraje se člověka, který je pekařem, prokurátorem. Nebo se hraje člověk, který je pekařem, prokurátorem. Więc ja w ogóle nie myślałem, że Lech Wałęsa to jest ten Lech Wałęsa, który został Nobla, który był prezydentem i który po prostu jest znany na całym świecie, także jest ikoną jakąś. Takže já jsem vlastně nehrál Lecha Wałęsu, který je držitelem Nobelovy ceny, který je prezidentem a který je ikonou. Gdybym ja sobie codziennie powtarzał, że pracuję z Wajdą, tutaj słynny reżyser Oscar, tutaj Wałęsa, Nagroda Nobla i tak dalej, to mógłbym właściwie powiedzieć dziękuję, do widzenia i po prostu sobie pójść. To kdybych si to prostě pořád říkal, že tady pracuji s Andrzejem Wajdou, to je prostě Nobel, hraju Lecha Wałęsu, Lech Wałęsa, Nobel, Andrzej Wajda, Oscar, to bych prostě mohl říct rovnou jako děkuju a nazdar. Więc to mogło mnie jakoś nie sparaliżować, zablokować, to by było kompletnie bez sensu. To bych prostě byl úplně zablokovaný, paralizovaný a nemělo by to nedávalo by to žádný smysl. Więc to, co najbardziej mnie interesowało w tej postaci, to jego ludzki wymiar. Takže to, co mě na té postavě nejvíce zajímalo, to byl takový ten jeho lidský rozměr. No nie wiem, že go tam bolí głowa czasami, tak? Albo na przykład, że ktoś swędzi na przykład, prawda? Že ho prostě někdy bolí hlava, nebo že ho někde něco svědí. Že je člověkem, který má svoje mocné i má svoje slabé strany. Že je to člověk, který má své silné i slabé stránky. Také bylo jakby moje podejście do tej postaci. Oczywiście trzeba było też opowiedzieć samą tę historię, no ale to jest jakby już inna kwestia. Takový byl samozřejmě tady můj přístup k té roli, ale ještě kromě toho bylo zapotřebí tam také vyprávět ten příběh, ty dějiny. A to už je něco, nějaký zase další příběh. Pardon, hned, já bych to jenom doplnil, já bych ještě se přesunul, když se teď bavíme vlastně o jednom slavném člověkovi, podle kterého vznikl film, tak vlastně film pana Pipříci, Život je úžasný, je taky o živém, existujícím člověku, i když nemá Nobelovou cenu a není tak slavný. A já bych se chtěl právě, mě zajímá, já bych se chtěl zeptat, jak těžké bylo hlavně v práci s hercem, protože ten jeho neuvěřitelným způsobem toho skutečného člověka, který je ochrnutý a všichni si myslí, že je ochrnutý nejenom tělesně, ale i mentálně, ale přitom mentálně on ochrnutý není, je to teda nesmírně silný film. Jak pracovali na tom, aby ho stvárnili, protože je to neuvěřitelně přesvědčivé, jinak je to teda nesmírně silný film, protože je to boj člověka, který chce vlastně prolomit vězení vlastního těla. A ještě, já si teď nespomenu, jak se jmenoval ten herec, ten aktor. David Ogrodník. David Ogrodník, tak. To znaczy, o samej mechanice pracy nad rolą to na pewno David by więcej tutaj powiedział. Samozřejmě o celém tom mechanizmu práce na té roli to by samozřejmě řekl David Ogrodník. To było, no, moim zdaniem
pomimo tego, że gdzieś, jako, że gdzieś jest jakaś płaszczyzna wspólna pomiędzy jakby no Wałęsą, powiedzmy, a filmem Chce się żyć, że gdzieś jakaś, że prawda, prawdziwa postać. Samozřejmě, že to je taková ta souvislost filmu Valenca a filmu Život je úžasný, tak to je ten fakt, že oba hrdinové žijí. Tak zadania byly kompletně různé tutaj. Tak ty úlohy naše byly zcela odlišné. Já tu jsem pevně podivu dla Roberta, bo on se zmagal s kýmž, kdo je osobou povšechně známou. A mám tedy velice velký obdiv vůči Robertovi, protože on se vlastně snažil stvárnit postavu, která je všeobecně známá. V případku Chce se žít, film byl inspirovaný pravdivou historiou. Pokud jde o film Život je úžasný, tak ten film byl inspirován skutečnou postavou, osobou. Ale aktor, znači David Ogrodnik, svou postať budoval na podstavě trzech chłopaków, mężczyzn z porażeniem mózgowym. Ale ten herec David Ogrodnik tu postawę wystawiał na základě tří postižených osób mužů. Jakby no, zbudował swoją własną jakby postać niepodobną konkretnie jeden do jeden do któregoś z tych trzech. A on vlastně takto vytvořil zcela jakoby novou postavu, která není podobná ani jednomu z těch tří svých vzorů. Znači on vzal jakieś elementy z každej z těch postaci, to jakby uloženie ręki, to uloženie tváři, to uloženie nůg. A od každého z těch tří osob si vzal nějaký prostě prvek, od jednoho prostě tu polohu třeba rukou, nebo nějaký prostě prvek z tváře, nebo polohu nohou. Tak stworzył jakby postać Mateusza, postać filmową, która jest mocno osadzona jakby w rzeczywistości, ale nie jest postacią jeden do jeden. Także a tak to prostě stworzył tuto osobu, postawu Mateusza. No to jest tak, że tak jak powiedziałem wcześniej, pewna percepcja Wałęsy się zmieniała w ciągu tych kilkudziesięciu lat i nadal jakby ewoluuje. Jak już jsem říkal, tak vnímání osoby Lecha Wałęsy se vlastně během těch 10 let velice změnilo a nadále probíhá jako určitý vývoj v tomto ohledu. Nie jest tajemnicą, że Lech Wałęsa jest jakby ciągle postacią bardzo kontrowersyjną w Polsce. A není tajemstvím, że Lech Wałęsa jest neustále w Polsku velice kontrowersyjną postawą. Znaczy jest jakby cała grupa jego zwolenników, ale jest też cała grupa jego przeciwników i jego wrogów wręcz. Także samozřejmě existuje celá skupina jeho zastánců, ale i naopak celá skupina jeho protivníků, nebo dokonce bych řekl i nepřátel. Jest bardzo trudno jakby w dwugodzinnym filmie zawrzeć 20 kilka lat życia takiego człowieka. A je velice těžké v jednom dvouhodinovém filmu vlastně obsáhnout 20 let života člověka. Więc siłą rzeczy jest to zawsze jakiś kompromis, jakiś wybór. Takže vždycky je to nějaký kompromis, nějaký výběr. To, co bylo jakby nejistotnější z punktu vidění Andrzeja Wajdy, to pokázat moment zvítězství. A to, co bylo vlastně nejdůležitější v tom filmu Andrzeje Wajdy, tak to bylo ukázat ten moment, ten okamžik vítězství. Andrzej Wajda powiedział, že vlastně všechny jeho filmy končí se albo źle, albo končí se jakąś katastrofou. Protože Andrzej Wajda řekl, že všechny jeho filmy se končí nějak špatně nebo nějakou katastrofou. To je jediný film, který končí optimisticky. A toto je jediný film, který končí optimisticky. Oczywiście później, po tym słynnym przemówieniu Wałęsy w kongresie, no później jeszcze się bardzo dużo rzeczy wydarzyło w jego życiu, prawda? A samozřejmě, že i později, potom slavném projevu Lecha Wałęsy v americkém kongresu. Może już nie tak spektakularnych. Prawda, było więcej też porażek. Tak potom już samozřejmě těchto jakoby vítězných okamžiků nebylo tolik, byly i nějaké porážky. Ale to jest materiał na osobny film.
Ale to by byl potom materiál na, na samostatný film. Natomiast z mojego punktu widzenia můj stosunek do Wałęsy się nie zmienił. Ale pokud jde o můj osobní vztah nebo můj osobní názor na Lecha Wałęsu, tak ten se vůbec nezměnil. To, co jakby zyskałem, to jest to, že dowiedziałem się o nim znacznie więcej niż wiedziałem wcześniej. To, co jsem díky tomuto filmu získal, bylo to, že jsem se o něm daleko více dozvěděl, než jsem předtím věděl. I o wiele łatwiej teraz jestem w stanie wyobrazić sobie, jaką cenę zapłacił nie tylko on, ale również jego rodzina za to, co się stało. A daleko lépe si teď dokážu představit, jakou cenu vlastně zaplatil za toto vítězství nejen on osobně, ale i celá jeho rodina. Jeszcze dopowiem tylko, że z racji tego, że właśnie jest jakby mnóstwo różnych informacji na temat Wałęsy, to scenariusz również ewoluował w trakcie pracy. Mm-hmm. A jeszcze bych rzekł, że stejně tak jako se vyvíjel názor na Wałęsę, tak i scenarz tohoto filmu probiegł určitý jeho vývoj. Ciągle pojawiały się jakieś nowe materiały archiwalne, ciągle pojawiały się jakieś nowe sceny, nowe dokumenty, nowi ludzie. Więc ten scenariusz tak pęczniał po prostu. Protože se neustále objevovaly nové archivní materiály, nové osoby, nová svědectví. Takže ten scénář vlastně jakoby bobtnal. Również w trakcie już po rozpoczęciu zdjęć ukazała się autobiografia żony prezydenta Wałęsy, Danuty Wałęsowej. Hmm. A vlastně už po začátku natáčení také vyšel vlastní životopis Danuty Wałęsowej, ženy Lecha Wałęsy. Która zupełnie jakby rzuciła zupełnie inne światło, jakby pokazała pewną perspektywę kobiecą, jak kobieta uczestnicząca w tych wydarzeniach, jak to wyglądało z jej perspektywy. Hmm. Która vlastně na to vrhla úplně nové světlo, ukázala prostě další vlastně perspektivu, jak na to je možné nahlížet z ženského hlediska. Takže tak jak powiedziałem, no to jest to był pewien taki proces, który właściwie zakończył się w momencie skończenia zdjęcia. Nawet nie, bo później jeszcze mieliśmy kilka dodatkowych dni zdjęciowych, żeby pewne sceny jeszcze uzupełnić. Także ten proces właśnie był długi, a dokonce jeszcze i nie w próbiehu natáčení, ale i po jeho ukončení. Jeszcze jsme přidali pár natáčecích dní a jeszcze se tam něco přidělávalo. V jaké míře je ten film pravdivý? I pan mluvil, že byl švátkem, jak by v Varšavě, jak film se ukázal, i že viděl, jak Vítězově to přijímá a tak dále. Znaczy, film jest tak, jak jest napisany na początku filmu. Film jest inspirowany prawdziwą historią. Nie jest to historia jeden do jeden tego Przemka Chrzanowskiego, który się pokazuje na końcu. Tam jest razem z głównym aktorem. Takže jak je napsáno v úvodu filmu, tak je to tedy příběh inspirovaný skutečnou událostí, ale není to jakoby jedna ku jedné, jak je tam ukázaný na konci ten Přemek Chrzanowski, tak to není jakoby přímo on. Já vzal pevné elementy z jeho života. Vzal jsem si určité prvky z jeho života. Dużo jakby dołożyłem od siebie albo z innych historii, które poznałem, bo robiłem prawie rok dokumentację do tego filmu i poznałem wiele historii, wiele osób z porażeniem mózgowym. A prawie jsem si něco z toho jakoby přidal, protože jsem už před tím rok dělal vlastně dokumentaci těchto osob s tímto vlastně postižením mozku. Ale myślę, że od Przemka, z jego historii wziąłem to, co jest najważniejsze dla tego filmu, to, co w jakiś sposób mnie uruchomiło do tego, żeby ten film zrobić. To znaczy to, że on urodził się jako niepełnosprawny fizycznie, ale pełnosprawny intelektualnie, a lekarze i otoczenie, lekarze wydali taką jakby no, taką opinię, że on jest również niepełnosprawny intelektualnie, nie tylko fizycznie, ale również intelektualnie. A to, co jsem si vlastně vzal konkrétně právě od tohoto Přemka Chrzanowskiego, tak to je ta skutečnost, že on se narodil jako člověk, který je
tělesně vlastně těžce postižený, ale mentálně byl v pořádku. Avšak lékaři vlastně se o něm domnívali, protože nemohl komunikovat, tak lékaři se o něm domnívali, že on je vlastně postižený i mentálně, ale tak tomu nebylo. I kiedy wtedy był uważany właściwie jako roślina i dopiero po wielu latach, kiedy już był w ośrodku, kiedy w sposób przypadkowy udało się z nim skomunikować, okazało się, że on jest intelektualnie pełnosprawny i wtedy nazwano go człowiekiem. A vlastně oni na začátku ho brali jako rostlinu ti lékaři. Až v podstatě později, když on už byl v nějakém ústavu, v nějakém středisku, tak náhodně se s ním vlastně podařilo navázat kontakt a tehdy se tedy konečně jako prokázalo, že on je tedy v podstatě také schopen, nebo že je prostě mentálně v pořádku. I od tego pomyslu všechno se začalo. Já to vzalem, ale jakby detaile, které jsou v środku, tak jak wyglądała jego rodzina, albo jego miłość i tak dalej, to są już jakby rzeczy, które gdzieś tam są, czy moją kreacją, czy też wzięte z jakichś innych historii. Postać ojca wziąłem akurat od innego, od innego. Przemek nie znał swojego ojca. Wziąłem od innego, z innej historii na przykład. Postać zainspirował mnie inny człowiek do postaci ojca, którą fantastycznie zagrał Arek Jakubik. Takže to byla taková ta jakoby všeobecná situace, kterou jsem se inspiroval od toho Přemka Chřanovského, ale takové ty detaily, jako třeba nějak jeho rodinná situace, to už jsem si potom jakoby přemýšlel, například jsem se inspiroval jinými rodinami, ta postava otce například, ta je tam také jakoby za té z jiné situace, protože ten Přemek svého otce vlastně neznal. Że powiedział, że to był najtrudniejszy temat. Czy też dla pana? Nie, dla mnie to nie. Ale mogę to powiedzieć, ponieważ ja zrobiłem już następne dwa filmy po filmie Wałęsa. I oczywiście ten film, który jest najbliżej mnie, jest najbardziej świeży, najbardziej go pamiętam. Tak to samozřejmě nemůžu říct. Já už jsem po ukončení natáčení s panem Vajdou jsem udělal další dva filmy a tak vždycky ten film, který dokončím, tak je pro mě takový jako nejčerstvější zážitek a mám ho i zpětý, jakože je to nejtěžší role. Ačkoliv, no, v związku s tím uznaje, že jednak ta ostatní rola moja byla nejtrudnější z mojego punktu vidzenia. Takže vlastně říkám, že ta poslední role byla z mého pohledu nejobtížnější. Ačkoliv nechce přesto povědět, že praca nad rolou Wałęsy to byl jakýś tam słoneczny patrol. Takže samozřejmě nechci prostě říkat, že to prostě byla nějaká Hawaj, ta práce na Wałęsově filmu. Myślę, že jakby najtrudniejszym jakby w ogóle aspektem tej pracy było to, żeby jakby dwa powody, znaczy były dwa jakby trudne momenty, tak? Při práci nad Wałęsą. Takže můžu říct, že při práci na Wałęsově byly takové dva obtížné momenty. Po pierwsze, żeby utrzymać pewien rodzaj energii i skupienia przez na cały okres zdjęciowy, który trwał pół roku. Důležité bylo vlastně udržet takové to soustředění, tu energii po celého půl roku, co probíhalo natáčení. A po drugie, żeby starać się nie przekroczyć tej bardzo cienkiej linii między staraniem się upodobnienia do niego poprzez gesty, sposób mówienia i tak dalej. Ale zase prostě druhá věc byla ta, aby člověk jako nepřekročil takovou tu tenkou linii, aby ho jako přímo napodoboval jeho prostě gesta, jeho způsob mluvy a tak dále. Żeby nie przekroczyć tej granicy, kiedy już zaczynamy popadać w jakiś kabaret albo parodię. Aby to vlastně nespadlo jakoby k takovému určitému už parodování nebo kabaretu. Jest mnóstwo różnych w Polsce naśladowców Wałęsy, prawda, którzy się wynajmują za pieniądze na różne wesela, nie wiem, jakieś inne dyskoteki. Protože jsou prostě je velice, velice mnoho lidí, kteří Wałęsu vlastně umějí pěkně napodobovat a nechávají se najímat na různé akce jako svatby, diskotéky a podobně. No i vlastně třeba být bardzo ostrożny, pravda, že tutaj
żeby tutaj tej granicy nie przekroczyć, bo myśmy jednak starali się zrobić poważny film po prostu. A je tedy velice, velice důležité si tu hranici umět ohlídat, protože my jsme vlastně dělali vážný film. Prosím, tady ještě byla jedna, pak zavála další a pak ještě tady a pak už budeme muset asi skončit. Takže tady pan Valák a pak tady pan Zal. Jak jste přistupoval k té roli toho psychiatra a jak jste s ním pracoval s paní Lepskou? Takže toto je pytání. To je jakaž pomylka, to nebyl já. To je nějaký omyl, to jsem nebyl já. Co více, nemám brata navet, blížňáka. A nemám ani dvojče bratra. Takže pierwsze pytanie dotyczyło castingu, jak pan wybrali, a drugie właśnie Valensa i jego opinia na film, czy są jakieś wywiady, powiedzmy, gdyby na ten temat coś mówił. Dobra, zacznę od drugiego pytania. Także ja zacznę tą drugą otázką. Jeśli pan koniecznie chce posłuchać, jak bardzo się nie podobałem Lechowi Wałęsie w tej roli. Takže pokud byste si chtěl poslechnout, jak velice jsem se nelíbil panu Valencovi v hlavní roli. To může pan sobě pevně znaleźć v internetě, třeba si vpísat Radio Gdańsk. Když si napíšete do internetu Radio Gdańsk. I tam si poszukać v archivum tego radia wywiad z Lechem Wałęsą. I tam si v archivu rádia vyhledejte rozhovor s Lechem Wałęsou. I tam jest dokładnie wszystko powiedziane. Także... A tam to wszystko przesnie znajdete. Tam to jest po polsku oczywiście. Rzekło. A samozřejmě jest to w polszczynie. Tak, oczywiście, rozumiem. Lech Wałęsa, to jest właśnie cały Lech Wałęsa. Tak? My nie wiemy, kiedy on co powie. Także to jest prostě celý Lech Wałęsa, że nigdy nie wiemy, kiedy co řekne. On raz mówi tak, a raz mówi tak. Tož jednou řekne takhle, a druhou řekne, podruhý řekne takhle. Ja dostałem od producentów taki całą listę jego takich dziwnych powiedzonek. Ja jsem sám dostal od producentu celý takový seznam jeho takových divných výpovědí. Jedna z tych powiedzonek mi się najbardziej podoba. A jedno z těch jeho rčení se mi nejvíce líbí. Lech Wałęsa když povedal, dobře se stalo, že zle se stalo. A ten Lech Wałęsa řekl, že dobře bylo, že to bylo špatně. Například, pravda, albo zrobím zvrot o 360 stopni. Takže další bylo, to je trudno přetlumačit, očivíště. Udělal jsem obrat o 360 stupňů. Albo že například ľudia zazvyčaj mluví, že já zawsze mówię, co myślę, prawda? A Wałęsa powiedział, ja zawsze myślę, co mówię. Także zase naopak rzekł, ludzie říkají, vždycky říkám, co si myslím. A pan Wałęsa to obrátil a rzekł, vždycky myslím to, co říkám. Natomiast pamiętam, że ja się spotkałem później trzy razy z Lechem Wałęsą. W Wenecji, na festiwalu w Londynie i w Waszyngtonie. Já jsem se setkal s Wałęsą třikrát v Benátkách, ve Washingtonu a v Londýně. I v Londýně, kiedy stali jsme na scéně i on odpověděl na pytania, powiedział, že viděl ten film už tři razy i za každým razem coraz bardziej mu się podoba. A tam řekl, že viděl ten film už třikrát a pokaždé se mu líbí víc. V Washingtonie powiedział, že viděl ten film už čtyři razy i za každým razem coraz bardziej mu się podoba. Ve Washingtonu řekl, že viděl ten film čtyřikrát a že se mu pokaždé více líbil. Já zaproponoval panu prezidentovi, že by prostě sobě zapentlil ten film i oglądal ho přes celý čas. A já jsem navrhl panu prezidentovi, aby si udělal takovou smyčku z toho filmu a tu si pouštěl pořád dokola. Więc tak jak mluvím, to se změní. Raz mu se podoba, raz mu se nepodoba.
Takže tak, jak říkám, to se mění. Jednou se mu líbí, jednou se mu nelíbí. Co do pierwszego pytania, to bardzo wcześniej pojawił się, na etapie jakby już pomysłu na ten film, pojawił się taki pomysł, żeby Wałęsę, ponieważ opowiadamy bardzo długi odcinek jego życia, żeby zagrało trzech aktorów. Takže pokud jde o tu první otázku týkající se castingu, tak tam k tomu můžu říci, že už v prvotní fázi, když se uvažovalo o natáčení tohoto filmu, protože ten film obsáhne vlastně veliký úsek několika desítek let, tak se uvažovalo o tom, že by to hráli herci tři. Že by byl mladý, tam střední i nejstarší. Že by to byl vlastně herec mladého věku, středního věku i starší. I zaprošeno těch třech aktorů, všud nich vlastně mě, že bychom tam pár scén prostě zagrali. A byli pozváni tři herci, mezi nimi jsem byl také já a uvažovalo se tedy o tom, že by to stvárnili všichni. I po tom spotkání, po kilku týdnech, dostałem od pana Wajdy list, že nie będzie trzech, tylko będzie jeden i že to będę ja. A za několik týdnů po tomto setkání jsem dostal od pana Wajdy dopis, kde se psalo, že ti herci nebudou tři, že bude pouze jeden herec a že to budu já. No, to už tedy nemám výjště. Tak a to pak už nebylo žádné východisko. Jak przebiegały? No to tak trudno powiedzieć też w dwóch słowach. To było już tak dawno temu. To jest obciżne rzeczy, protože już to było tak dawno. Ja miałem wielkie szczęście, miałem rzeczywiście wielkie, że w ogóle uważam, że jestem absolutnym szczęściarzem. Takže to jsem měl veliké štěstí a vůbec mám všeobecně dojem, že jsem dítě štěstěny. Že mohl spotkat Agnieszkę Holland, poznat ji i pracovat razem s ní při tom filmě. Že jsem mohl poznat a pracovat s Agnieszkou Holland na tomto filmu. To bylo rzeczywiście też coś wyjątkowego dla mnie. Spotkanie z nią, ale również ten temat, o którym opowiadaliśmy w filmie. Protože to bylo pro mě jako naprosto výjimečné, jednak setkání s touto režisérkou, ale i to téma, které, o kterém se ve filmu jedná. Oczywiście, no jak pani zapewne widziała, no głównie ten film dzieje się w ciemności, w kanałach. Takže jak jste sama vlastně viděla, tak ten film se děje opravdu v temnotě, v těch kanálech. Więc część těch kanálů byla zbudována v hali zdjęciowej v Lipsku. Takže část těch kanálů vlastně byla postavena v ateliérech v Lipsku. I tam byly po prostu warunki právě jak v Hiltoně. A tam byly podmínky úplně skvělé jako v Hiltonu skoro. Podgřevaná voda například. Například ohřívaná voda. No ale část zdjęć realizovali jsme rovněž v pravdivých kanálech. Ale samozřejmě část se natáčela ve skutečných kanálech. No i to už nebyl Hilton. A to už, tam už to nebyl Hilton. Więc fantastyczna przygoda i pamiętam jeden z najbardziej wzruszających momentów w ogóle chyba w moim życiu, kiedy miałem okazję w Toronto spotkać panią Krystynę Higer, czyli tą małą dziewczynkę, która występuje w filmie. Znaczy, aktorka oczywiście gra, ale o niej opowiadamy. Takže samozřejmě to, co je natáčení, bylo jedno velké dobrodružství, ale taky si vzpomínám na jeden neobyčejně dojemný okamžik. A to, když jsem měl v Kanadě možnost se setkat s paní Kristinou Higer, což je vlastně jedna z těch malých děvčátek. To je ostatnia žijící osoba z té grupy Židů, kteří byli ukryváni v kanále. I to bylo nepravdopodobné spotkání, po prostu taká konfrontace. Przecież ona znała, pamiętała tego Sochę, uwielbiała go i to było rzeczywiście bardzo, bardzo wzruszające. A to było prostě jako neskutečné setkání, protože to byla tedy poslední žijící osoba z těchto zachráněných. A ona vlastně toho Sochu znala, takže mohla o něm vyprávět. Tak já bych s dovolením poděkoval našim hostům, děkujeme bardzo. A budeme hned, prakticky hned začneme s další tiskovkou na téma Ukrajina.
paní Cílovou dohromady. Je to s odvozem na Kavčí hory a zpátky. Jo, a mám autem. Tam taky u toho být? Ne, budu, mají svý překladatele. Tlumočníka vlastního dohromady. Takže televize a už. Takže televize má vlastně po půl Dobrý den ještě jednou. Dobrý den ještě jednou. Hlásíme se znovu o vaši pozornost. Budeme pokračovat druhou tiskovou konferencí, která se váže k našemu speciálnímu programu včerejšího slavnostního zahájení festivalu. Jak určitě dobře víte, promítli jsme speciální blok Hlas mladé Ukrajiny, který nenajdete v oficiálním katalogu festivalu, protože jsme ho připravovali na poslední chvíli a chtěli jsme reagovat na aktuální události. Proto tady vítám hosty dnešní druhé tiskové konference, kterými jsou Michail Ilienko, Oleksandr Škrabák a Mikita Panisov. Dobrý den vám všem. Dovolte první otázku, než se pustíme do těch vašich. Včera jsme viděli blok filmů Hlas mladé Ukrajiny, kde byly filmy z produkce Kyjevské univerzity bez vztahu k událostem na Majdanu, které vznikly před tím, než k událostem na Majdanu došlo. Můžete říct, jakým způsobem jste spolupracovali na škole před tím, než jste natáčeli na Majdanu, případně pan režisér a pedagog Ilienko, k čemu obrazově své studenty především vede? Děkuji, dobrý den. Я маленьке уточнення зроблю. Там не лише студенти в цій групі, яка називається «Вавилон-13», там є і випускники, і люди, які вже попрацювали на виробництві. Já chci jenom malé upřesnění v tom filmovém štábu, kterému se říká Vavilon 13. Jsou nejenom studenti Kyjevské univerzity, ale také už absolventi a i zkušení filmaři. Власне кажучи, там зібрались люди всіх поколінь, в тому числі такого покоління, яке вважається вже, ну, так, старшим. Dá se říci, že jsou tam lidé všech generací, včetně té generace, kterou už můžeme dnes nazývat starší. Основний внесок, звичайно, зробили молоді. Ale samozřejmě základem jsou ti mladí. Ну, бувало навіть страшно дивитися, як вони знімаються в найгостріші моменти. Про мене було грозно, коли сам мусив дивити, як натачали ті найгірші моменти на Майдану. Фільми, які об'єднуються «Вавилон 13», вони неформально об'єднуються, ну, своєрідною програмою. Filmy, které jsou zařazeny do té skupiny nazvané Vavilon 13, jsou spojeny vlastně takovým svérázným přístupem k natáčení. Ви побачили, що там нема в титрах авторів.
Viděli jste, že v titulcích nejsou autoři? Kadry, jaké znímalися i zaraz prodoužují zniматися na Majdani v takých nebezpečných якихось місцях, вони дуже часто, ну, знаєте, як позичаються. Хтось зняв кадр, передав його іншому. Jednotlivé záběry, které jsou snímány často v těch nejnebezpečnějších místech kolem Majdanu, tak často si je mezi sebou tvůrci půjčují. Někdo například natočí záběr na jednom místě a pak ho spojí se záběrem někoho jiného. Хоча спільна програма все одно існує, і вона, ну, така коротка, вона лаконічна. A ačkoliv společný program to skutečně má a je takový krátký, lakonický. Всі домовились, що вони будуть знімати, при всій повагі до телебачення, будуть знімати, робити не телевізію, не телевізійний продукт. Všichni se domluvili, že při vší úctě k televizi budou natáčet něco netelevizního, netelevizní produkt. I že to budou malinký, miniaturní, ale kinofilmy. A že to budou malé, miniaturní, ale filmy. Щодо фільму, скажімо, Олександра Шкрабака, він окремо скаже, він не в цій програмі, він просто, Саша там працював в групі, режисер там Наталка Гордій, і вони зняли це, ну, як свою документальну роботу. Co se týče tady pana Alexandra Škrabaka, tak ten pracoval ve filmovém štábu paní Natálky Gordí a udělali svou vlastní práci, udělali vlastní dokument. Já tež vstih zňati tam malinký film, jaký nazývají se Dali bude. Já jsem také stihl natočit vlastní film, který jsem nazval, on se to těžko překládá, takový překladatelský oříšek, on se to překládalo v tom včerejším bloku, jako jdeme dál, ale je to spíš takové, taková slovní hříčka, něco jako nějak bude, ale to není úplně, jako, nenavodzuje to tu atmosféru, jakou by to navodilo v přesném překladu z ukrajinštiny. I v tomu, se zvučit, naskýlky já rozumím, já pánu znaju anglicky, to be continued. Já bych řekl, že nejlepší překlad, já teda neumím moc anglicky, ale bylo by to jako to be continued, to znamená pokračování příště. Зібрало се 7 чи 8 студентів операторів. Spojilo se 8 studentů, režisérů, кінооператорів і троє досвідчених операторів, які вже мають дуже серйозні фільми, відомі в Україні і не лише в Україні. А 3 zkušení režiséři, kteří už mají za sebou řadu dobrých filmů na Ukrajině a nejen na Ukrajině. Ну і от ми теж зняли такий фільм. От приблизно з таких імпульсів складається програма фільмів з Майдану. No, my jsme udělali vlastně podobný film, který se podobá těm filmům, ostatním filmům z Majdanu, to se týče toho impulzu. Včerejší diskuse po filmu byla hodně bohatá. Diváci se ptali samozřejmě nejenom na filmy, ale hodně i na politickou situaci, tak teď jsme zvědaví, co zajímá spíš vás, jestli filmování anebo politika. Počkejte, včera prosím, debata byla, že na mikrofon. Bohatou. Si pýtali se, si cikávají se, budeš politikou. Mení cikávají, či jsi hodně, vás budeš cikávit politika, abo kultura. No, co pýtání do nej? Mě by, Pilátová, mě by velice zajímalo, jak jste přistupoval, jak vás to vůbec napadlo sestavit ten štáb pro Majdan? A zda se ty filmy, které jste natočili, tyto i jiné z Majdanu, studentů a absolventů vaší školy, už někde jinde ještě uplatnili, nebo je to poprvé, co se promítají? Či ty filmy, jaký vy znímali na Majdani, už des vy demonstrovali, abo se perší raz, kdy vy jich pokazovali v kinozáli? Ну, наскільки я знаю, такий показ на кінофестивалі, можливо, навіть і перший. Це, мислю, що це тіче промітання на фестивалі, так є то найспіше поперше.
Але фільми в Україні вже відомі, вони розповсюджуються через інтернет. Ale ty filmy jsou už na Ukrajině známé, protože se šíří přes internet. Програма продовжує працювати, збирати інші фільми. Ten program dál pokračuje, ten projekt pokračuje, natáčí se další filmy. І наскільки я знаю, вона виникла в дуже якийсь простий природній спосіб. A ten vznikl, ten projekt vznikl vlastně takovým velice přirozeným způsobem. Nakolik si pamatuju. Коли почались оці драматичні події, почалась робота. Když začaly ty dramatické události, začala naše práce. Prosím, další otázky. Dobrý den, zeptám se na ten ženský prvek, protože před 25 lety na... Noči element? Tien Anmen v Pekingu, tak málo kdo to ví, ale točilo tam mnoho amatérských kameramanek nebo i studentek a bylo to, byly to ženy, ale v tom vašem týmu, nebo obecně, kolik je tam studentek nebo pedagožek, jak ty ženy filmařky zasahovaly tady do toho dění. Děkuji. Pracuje žinok, jaký ci znímální hrupy беруть свою участь. Ну, можливо, це якраз Олександр Шкрабак, бо він працював в групі, де режисер дівчина. Можна на того найлепше відпові пан Олександр Шкрабак, який právě se podílel na práci skupiny, kde kterou vedla režisérka žena. Доброго дня. Так, у нас Наталка Горді. Dobrý den, jednalo se o Natálku Hordi. Це моя одногрупниця, з якою ми навчаємося, і от вона, власне, придумала ідею зняти фільм «Громадянин». Je to moje spolužačka z univerzity a vlastně to byla ona, kdo přišel s myšlenkou natočit film «Občan». Так, і взагалі на Майдані от з нашого університету є дуже багато дівчат, які бігають там з камерами. A obecně na Majdanu je jenom z naší univerzity řada velké množství dívek, které tam běhají s kamerami. Tak i взагалі на Майдані не тільки дуже багато дівчат з камерами, але взагалі дуже багато дівчат, жінок і літніх жінок. Ale chci také poukázat na to, že na Majdanu je nejen řada filmařek, ale také je tam velké množství žen, které se podílejí na těch, no, podíleli na těch demonstracích a dále tam tedy jsou. Dobrý den, Roman Jireš, Česká tisková kancelář. Dobrý den, Roman Jireš, Česká kancelář. Můj dotaz souvisí s tím, že jak tady padlo, že v tomto případě opravdu nejde oddělit politiku od kultury. Jak už bylo zkázáno, v čemu výpadku nemožlivo rozdělit politiku a kulturu? Proto jsem se chtěl zeptat, jestli cítíte nějakou podporu nebo nějaký zájem současné vlády v Kyjevě o svoji tvorbu a o ty filmy, o jejich propagaci a podobně. Či vy vyčuváte jakou zpět trimku abo vzahalý interes současného úřadu v Kyjevě do vaší roboty? No, my vsi usvědomlujeme, že zaraz úřad i vykonující obovězky prezidenta mají takou kількість problém fatálních, že zvyčajno vony не можуть поставити нас першими в черзі, на жаль. My si samozřejmě uvědomujeme, že v současné době má vláda i dočasný zástupce prezidenta tolik starostí, že nemůže se věnovat jiným problémům, než jsou ty hlavní, včetně teda našeho. Але зараз дуже змінилися часи, і якщо раніше, ну от, наприклад, студенти або випускники, або професіонали повністю залежали від влади. A teď se změnila zásadním způsobem doba. Jestliže dříve filmaři, studenti byli závislí úplně na vládě. To сьогодні, от, наприклад, Нікіта Панісов бере апаратуру і їде до Криму. Він звідти повернувся не так давно і знімає там, хоча знімати там дуже небезпечно, так само, як було знімати на Майдані. Але і група «Вавилон-13», і просто, ну, люди, які мають
aparaturu i možlivosti, jedou, snímají. Myslím, že to tak, že například tady Nikita Panasov, který sedí po mé pravé ruce, tak se prostě sebere a jede na Krym, kam nepustí ani zástupce ukrajinské vlády, jede tam a natáčí, ačkoliv je to velice nebezpečné v současné době točit na Krymu. A není to jenom on, je to řada dalších filmářů, kteří prostě za své peníze a na svůj vlastní zodpovědnost jedou na Krym točit. І, ви знаєте, це очевидно, що дуже багато зараз тих, хто може знімати, він виходить з такої простої тези, яка в небезпечні моменти історії сама виникає. A к тому є потреба říci, що řada людей, які se dnes chystají, kteří dnes začínají, nebo kteří se dnes pouští do natáčení, tak vycházejí z takové teze, která se objevuje pouze v těch nejvypjatějších okamžicích historie. I zdaje se, jak já nepomiláюсь, дуже коротко цю тезу відформатував президент Кеннеді. Не питай, що Америка повинна робити для тебе, а скажи, що ти можеш зробити для Америки. Myslím si, že nejlapidárněji tu tezi pojmenoval prezident Kennedy, když řekl, neptej se, co může Amerika udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro Ameriku. No i oni jedou i snímají, ne lише oni, bato lidí. A tak prostě jedou a točí, nejenom oni, ale řada dalších lidí. Během včerejší diskuze po filmu mimo jiné zaznělo, že Mikita Panisov je z rusko-ukrajinské rodiny přímo z Krymu. Je pro vás ta situace o to bolestivější nějak? Přímo z Krymu? Dla vás napevno ta situace je nabahato boljače, než dla rešty Ukrajinci. Ну, я могу сказать, что у меня отец сам из Ялты, и я там достаточно много времени в детстве проводил. Já mohu říct, že můj otec je z Jalty, v dětství jsem tam strávil hodně času. Сейчас я живу в Крыму, в Киеве. V současné době bydlím v Kyjevě. Ну вот, например, у Ани, у нее живет сейчас там сестра, поэтому мы очень много времени проводим именно в Симферополе, в Крыму. А у кого сестра живет? У Анны. Анна. Она сидит там. Ну, мы вместе приехали. Я сам приехал со своей... Це ваша подружка? Да, она тоже режиссер. А, со своей коллегиней, режиссеркой Анной. У нее сестра в Крыму, поэтому очень много времени там сейчас проводим. А она ма сестру, которая живет на Крыму, а мы теперь у нее травим великое множество часу. Поэтому, когда вот начали происходить события в Крыму, это было для нас очень неожиданно, и мы не знали, что делать. Když začaly události na Krymu, pro nás to bylo velmi nečekané a hned jsme začali přemýšlet, co budeme dělat. Protože даже в Киеве та информация, которая приходила из Крыма, она была очень неоднозначной и очень непонятной. Protože i v Kyjevě informace, které přicházely z Krymu, byly takové nejednoznačné a nesrozumitelné. А поэтому мы взяли и поехали вместе в Симферополь, чтобы хоть как-то прояснить саму ситуацию для нас. Proto jsme se sebrali a odjeli jsme společně do Simferopolu, aby jsme na místě zjistili to, co pro nás bylo do té doby nesrozumitelné. И вот самая большая проблема, которую я почувствовал там в Крыму, что просто у людей скопилось очень много агрессии. Агрессии, направленной на все окружающее. A ten největší problém, který jsem pocítil na Krymu, byl ten, že se u lidí se shromáždila velká agrese. Agrese vůči čemukoliv, jakýmkoliv projevům v okolním světě. I velká problém, že lidé, вот, например, как на Майдане, что было одним из недостатков, мне кажется, такой проблемой, что люди шли в основном против чего-то, то есть не имея лидера, люди знали, что, ну, думали, что вот они хотят хотя бы избавиться от того, что от той власти, которая сейчас существует.
Když si vzpomeneme například na Majdanu, to bylo tak, že lidé šli především proti něčemu. Ne za nějaké lídry nebo za nějaká uskupení, ale proti něčemu, co chtěli, čeho se chtěli zbavit. I to že samé my uviděli v Krymu, že lidi prostě chtějí чего-то другого. Они не удовлетворены, они недовольны, поэтому им кажется, что вот та ситуация, которая сложилась с Майданом, что в этом виноват Майдан. А то теж мы в подстате видели на Крыму. На Крыму jsou lidé nespokojení a myslí si, že ta situace, která tam nyní vznikla, že tu nějak zavinil právě Майдан. И просто некоторым людям невозможно как-то объяснить или передать информацию. С ними нужно проводить, ну, очень много времени, чтобы как-то вот донести вот реально то, что происходит. Они в это не верят. Je velmi obtížné vysvětlit lidem, jak se ty věci skutečně mají. Je třeba strávit velké množství času v diskuzích s nimi, abychom jim to vysvětlili, protože oni tomu prostě nevěří. И я думаю, что это проблема и Европы. Вот я говорил вчера с людьми вот из Чехии и мы обсуждали эти последние события, и они говорят, что мы просто не можем в это поверить, что такое в современном мире возможно, вот то, что сейчас происходит. Já si myslím, že to je problém všeobecně v celé Evropě. Já jsem včera mluvil s kolegy tady v České republice a oni mi říkali, že nemohou stále uvěřit, že v současné době se v Evropě může dít něco takového. I na samém děli i v Ukrajině my několika měsíců nazad nemohli podumat, že v современном мире такое может произойти, не говоря уже о Европе. A v podstatě ani na Ukrajině jsme si asi nedovedli představit několik měsíců, před několika měsíci, že může dojít k něčemu takovému, tím spíš v Evropě. И что касается моей семьи, то у меня отец поддерживает украинскую позицию, хотя он россиянин, родился в России. A co se týče mé rodiny, tak otec, ačkoliv je Rus a narodil se v Rusku, tak podporuje ukrajinskou pozici. Вот, и мы просто ждем, как и все, мы не знаем, что дальше произойдет. А мы просто чекаем, как се будет ситуация дальше вивиет, не знаем, что се будет дит. Дост часто... Якщо можна, я хотів би ще раз повернутися до слів подяки. Бо це дуже важливо було і на Майдані, і всім, хто зараз ну, в цій біді. Если то, покуть можу, так би все ще одну вратив к тому, що хочу подякувати ке слову вдячності людям на Майдану. Я бачив і познайомився з журналістами чеськими. Я познайомився з музикантами, ну, зокрема, така група, яку, мабуть, ви знаєте, МІГ-21. Я сам на Майдану сезнамив не з чеськими новинарами, але і з чеськими гудебниками. Можна знати вашу скупину МІГ-21. Все це підтримка. Але коли я побачив лист підтримки діячів культури з Чехії, я був просто вражений. To všechno byla velká podpora, ale když jsem viděl dopis, kteří napsali na podporu Ukrajiny, který napsali na podporu Ukrajiny zástupci české kultury, tak jsem byl prostě velice, tak jsem tím byl prostě nadšen. Ну, ми вже розповсюдили свою відповідь, свою подяку в інтернеті. А я хотів сказати, що, мабуть, першими відгукнулись студенти з Брно. My už jsme naše poděkování umístili na internetu a já chci říct, že vlastně jako první na to reagovali studenti z Brna. Já dužo vás poprošu, buď láska, já nezmůžu tak pročítat i prízviště, český prízviště studentů i profesorů. Já bych tady chtěl přečíst jména a příjmení studentů a profesorů z Brna. Jedná se o budu číst v prvním pádě, Jan Simr, Markéta Špetíková, Alžběta Michalová, Filipina Tojblová, Jakub Liška, Barbora Chovačová, Veronika Dombrovská, Dagmar Haladová, Barbora Nesvadbová a pan profesor Břetislav Rychlík. Děkujeme jim za to, děkujeme českým lékařům. My už byli v lékárnách i dnes půjdeme tam
не тільки хлопці, яких ми не знали, а сьогодні підуть до свого дуже близького знайомого, який там лікується. Děkujeme jim. Chci také poděkovat českým lékařům. Já jsem včera již byl navštívit raněné Ukrajince, kteří se tady léčí. A dnes se chystám navštívit mého blízkého známého, který je také v české nemocnici. Pan režisér Ilienko zároveň připravuje celovečerní film. Dokonce už se nám podařilo na festivalový YouTube kanál zavěstit ukázku z filmu. Proto bych chtěl jednu otázku věnovat i tomu. Film se natáčel, pokud vím, v létě, ještě předtím, než přišly události na Majdanu a související. Takže se do tématu to asi nepromítlo. Nicméně, o čem je a trochu přiblížit, co chystá. To, či můžete zkazat vkrátce, co vy hotuje, jaký film by přihotoval? Це екранізація твору Тараса Шевченка. Jedná se o sfilmování díla Tarasa Ševčenka. Це балада, про любов. To balada o lásce. Це драматична історія, і вона має дуже тісні зв'язки з нашим сьогоднішнім часом. Je to velice dramatický příběh a je velice úzce spojen se současnou, s naší žhavou současností. Вона повертає нас до тих часів, коли ціна питання була не гроші, не статус, не спокій, а ціна питання була життя. В ній се власне вертаємо до тих доб, коли se jednalo otázkou z toho, co má nějaký smysl, bylo ne nějaké peníze, ne nějaký majetek, ale samotný život. My zněli vže majže polovinu filmu, 45%. Film financuje se z dvou džerel, državno i privatno. My už máme část filmu hotovou, jedná se asi o 45%. Film je financován ze dvou zdrojů, částečně ze státních zdrojů a částečně ze soukromí. No, державна частина нам її профінансували, і ми зняли от половину фільму. На жаль, з приватного боку, з боку інвесторів, ми не бачили жодної копійки. Státní peníze už jsme bohužel utratili, podařilo se nám natočit zhruba polovinu filmu, ale z toho soukromého sektoru jsme zatím ještě neviděli od těch soukromých investorů ani kopějku, ani halíř. Zaraz šukajeme prodloužení, šukajeme partnery. A teď právě hledáme nějaké partnery, sponzory, abychom mohli pokračovat. Já, vy znáte, skrotil synopsis filmu do dvou řádků. Já jsem synopsis filmu zkrátil na dva řádky. Vzali v filmu dużo багато dramatických podí pověznaných s historií Ukrajiny. Ve filmu je vůbec celá řada dramatických událostí spojených s historií Ukrajiny. Героїня фільму відбудовує свою хату багато разів протягом фільму, після кожної війни, революції, там, експропріації, навіть після Чорнобиля. Hrdinka filmu opakovaně rekonstruuje свій дім по різних událостях, як jsou války, vyvlastnění, nějaké погроми, але dokonce i по Чорнобильській аварії. І після кожної війни хата піднімається. А по кожній валці є дім знову вибудований. А синопсис звучить так. Продається незавершена війна, недорого і в хорошому стані. А та синопсис зні такто. Продає се нескончена валка. Продається незавершена війна, недорого і в хорошому стані. Tak na prodej je neukončená válka, není drahá a je v dobrém stavu. Máte ještě otázky?
Hodně často v Ukrajině zaznívá, že po Majdanu ta společnost a ta země už nemůže být stejná, že teď bude hodně věcí jiná. V Ukrajině zvučí, že změní se i kino? Změní se i váš přístup k filmu po zkušenostech, které teď máte? Či změní se takož kino, či změní se kinofilmy, změní se kinofilmy písat toho dosvědu, jaký zaraz máte? No, vše záleží od studentů, možná oni skážou. To závisí na student, záleží na studentech. Možná vám to řeknou oni. Já vážaju, že tak, že změní se kino, ale co nám dopomůže naša država. Já si myslím, že ano, že se změní i kinematografie, ale pokud nám tedy náš stát pomůže. Ну, вчора в програмі були фільми, які можна сказати, що вони довоєнні, і були от воєнні фільми, бо зараз у нас війна. Ще сам хотів říct, що вчора в тому програмі були фільми, які можна назвати передвалечними, але були там і валечні фільми, protože власне в сучасній добі ми в валечному стані. І вони вже дуже сильно відрізняються принципово, і це кидається в очі. A už tyhle ty dvě skupiny filmů se od sebe velmi liší. Velmi se to, je to vidět na první pohled. Já znám багатьох авторів, вони випускники нашого інституту, ну і не лише випускники, і вони дуже сильно подорослішали за ці три місяці. Я знам велику частину цих авторів, jsou to většinou absolventi naší univerzity a myslím si, že za tu dobu velice vyspěli. Ну і важко було не подорослішати, бо, ну, наприклад, Олександр Шкрабак за те, що був на Майдані, опинився в в'язниці. А було тяжке невиспіти, protože наприклад, Олександр Шкрабак за те, що був на Майдану, се оцетив на якусь добу в'язень. Počkejte na mikrofon, prosím. Některých osobností ruské kultury, které se postavily a podepisují petici pro putinovskou. Mám na mysli třeba dirigenta Kyjeva, anebo herce Olga Tabagova. Ty jakých velikých podstatej rosijské kultury, jaký podpisují petici za Putina? Já mám na úvazi například Olega Tabakova ještě. А диригента Валентина Гергієва? Ну, це було дуже важко читати. Ну, то про мене тяжке, то чист. Мені було більше того, мені було страшно читати, бо я дуже боявся побачити там своїх близьких друзів. Я би доконце řekl, що то про мене було велице... To pro mě bylo hrozné to číst, protože jsem se bál, že tam najdu nějaké své blízké přátelé. Já znám bato lidí z toho spisku, ale ну, знаю, знайомий, але на моє щастя, я там не побачив тих людей, з якими ми одної крові. Я знам řadu lidí z toho seznamu. Můžu říct, že to jsou moji známí, ale mám je velké štěstí. Můžu říct, že je to velké štěstí, že jsem tam nenašel nikoho, s kým bychom byli jedna krev. Je i pragmatické pojasnění. Bato z těch lidí povázaní s vládou tak tísno, že oni od něj záleží, od vlády záleží blahopolučí театру, яким керує, наприклад, там головний режисер, або якісь інші зв'язки, які, ну, очевидно, вони не можуть розірвати. Dá se to vysvětlit i zcela pragmaticky. Ti lidé jsou do velké míry závislí na současné ruské vládě, například divadla, která dostávají, která jsou vlastně finančně závislá na tom, jaké příspěvky jim ruská vláda přidělí. A je tam i řada dalších vztahů. Máte ještě někdo otázku?
Pokud nemáte... Jaký jsem? Můžeme mi podívat ten film v internetu? Jaký máte na mysli? No, včerajšní film, který... Včerajšní film. Myslíte tu část? Aha, ano. Взагалі та програма Вавилон. Я не можу зараз сказати. Взагалі ці фільми в інтернеті є. Я їх бачив ще в Києві. І вони є в Ютубі. Треба набрати Вавилон 13, і там велика колекція, набагато більша, ніж ми привезли. І я просто звернувся до організаторів Вавилона 13, і вони мені дали. No, ci 9 či 8 filmy. A jich na bátu bíl. Dá se říct, že vlastně všechny ty filmy jsou na YouTube, stačí tam zadat Vavilon 13 a najdete obrovskou kolekci filmů. Já jsem se obrátil na tu skupinu, na ty, kteří to mají na starosti, a oni mi řekli, oni mi dali 9 filmů, ale těch filmů je tam daleko víc. Včera to byla jenom část těch filmů, které můžete najít na internetu. Rozhodně doporučujeme, skutečně nejde o žádné mobilem natočené záběry neuspořádané z konfliktu na Majdanu, ale o i obrazově propracovanou, i mikropříběhově strukturovanou záležitost. Duže klasnou robotu z nímálných hrub. Pokud už nemáte další otázky, tak vám děkujeme za účast a především děkujeme našim ukrajinským hostům, protože dorazili za účast a uvedli své filmy. Ukrajinským hostům, že oni si hodně přišli. Děkujeme. A děkujeme, že oni přivezli ty filmy.